Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Hades. Jesteśmy w drugim odcinku. Szczerze powiedziawszy, ostatni raz grałem przed wyjazdem, więc parę rzeczy nie pamiętam. Za chwilkę sobie będziemy przypominać powoli. Excellent. Użyliśmy. Wcześniej to zrobiliśmy, ale Hanam to nie zapisało po prostu. W takim wypadku wychodzimy do naszej zbrojnicy. Zbrojowni. Zbrojnicy to chyba się tak nie nazywa. Coś hey, pal, watch where you throw those bloodstone things of yours. You drop them, you go pick them up, you understand? But if somebody gives you grief, you got my permission to chuck one right in his eye. I'll just aim generally for the midsection, since the eyes are a lot harder to hit in my experience. Okej, trup powiedział nam po prostu o tym, że musimy zbierać ten swój kamień, który wyrzucamy, czyli tak jak się zastanawiałem nad tym, to rzeczywiście warto go zbierać. Chwila, nie mam już te łuku? Maybe this one. Hey, that looks pretty mean. O nie, mam ten łuk. Tam. Yeah, keep going. Dobra, dobra. Aha, Q. Okej, to jest to. Almost felt that. Okej. No to grupę wyszedł tam. Think I'll try this one. Wanna try that thing out? On ma nasz klejnot teraz. To jest najgorsze. Zostaliśmy? Nie, nie zostaliśmy. Gdzie on jest? Okej, mamy, dobra, super. Próbujemy uciec po raz kolejny, tym razem łukiem spróbujemy. Teraz pod koniec ostatniego odcinka zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to jest młot Hephaistosa? Co to oznacza? Okej. Możemy ulepszyć, że PowerShot zadaje 250% wrażeń. 100% więcej strzał z specjalnego ataku. Albo mam triple shot, no triple shot wydaje się być potężny wręcz. Do czyszczenia pomieszczenia, o jajku. Możemy trafić jedną osobę parę razy strzałami. Okej, spoko. Wiedźmy, zestrzelmy sobie. Bez większych problemów zeszła. To wydaje się być mocnym ulepszeniem i myślę, że może wyjść z tego całkiem niezłe podejście. Dobra, wchodzimy. Dostaliśmy klucz. Czy ten klucz jest w naszym punktu? Jeszcze nie ma. Okej. Wow. To są takie chamskie lasery, jak często są w Diablo na przykład. Nie przyjrzycie, ja takie... Wow. Nie dostaliśmy chyba. Dobra, to było całkiem szybkie. Mamy klucz. Klucz nam się przyda do odblokowania nowej broni. Cóż, druga jest chyba tylko jedna. Jak tak patrzę. Nie wiem, czy rozbija te dzbanki. Czy to się w ogóle opłaca? No i zobaczę. Wow, ale pomocne. Wow, wow. Dobra. Jest taka fajna funkcja tego łuku, że zdejmujemy te czachy na hita. Okej. 70... Czy te itemy tak samo wypadały wcześniej? Bo wydaje mi się, że to działało nieco inaczej. Możemy pójść po klucz, który pozwoli nam odblokować na pewno już nową broń. Albo pójść po tajemniczy kryształ. Tajemniczy kryształ brzmi ciekawiej, więc idziemy po tajemniczy kryształ. Okej. Czaszki, znowu. Zrobiliśmy też jakieś dziwne coś. Elegancko. Dobrze. Podoba mi się mobilna gra w ten sposób. Znacznie bardziej śmierć na pewno. Ale ja zawsze lubię strzelać w grach. Zbrojnie tutaj byłem jakimś super strzelcem, jeżeli tam chodzi. Jeżeli chodzi o różne gry. Ale zdecydowanie lubiłem. Lubiłem. To było takie zawsze przyjemne, żeby móc się gdzieś ustawić i sobie po prostu napierdzielać z łuku. Albo z jakiejś innej broni. Nie wiem, zawsze się poczucie bezpieczeństwa, nie uważacie? A to jest 10 kształtów, po prostu okej. Coś do lustra, dokładnie. Mam do wyboru teraz jakiś pieniążek, albo nie mamy innego wyboru, więc idziemy po pieniążek. I zobaczymy co dalej. Dobra. Czaszki, dużo czaszek. Wow, to jest kurwowisko czaszek w ogóle, słyszycie to? Pierwszy raz jeszcze cię spotkałem. Na swojej drodze.
Pytanie, czy to, co teraz mam tutaj, tuż przy sobie, ta studnia dziwna, czy to jest coś, co możemy wypić? O! O, nie lubię tych grubasów, nie lubię tych grubasów! Ależ to... Dobra, uciekamy od tego. Oh, shit! Dobra, uniknęliśmy tego jakoś. Ale padliśmy. Straciliśmy właśnie całe życie, które zyskaliśmy wcześniej. Magnoid strasznie mocny jest. Pieniądze. Do czasu używamy pieniądze, to jest pytanie. Okej, to jest sklep w ogóle. Aha, i tutaj możemy wydać pieniądze. Tak, mamy okulami. Jakiś tam tracker, czyli powiedzmy nadajnik poniekąd. Oraz mięso z cyklopa. Z tego co widzę, to działa na parę spotkań. A to słucha Nidary obole. Bo później są zwracane Haronowi. W ogóle się ta informacja dole, nie? To się za studia Harona. To wiele tłumaczy, dlaczego są zwracane obole jemu. Infernal Trove is guaranteed to spawn. To może spawnić tam Infernal Trove. Aha! Im szybciej zabijemy strażników takiego Infernal Trove, tym lepsze rody dostaniemy. Okrołami brzmi kusząco, prawda? Dobra, weźmy sobie to i weźmy sobie to. Jak mogę to używać? To jest po prostu na trzy spotkania i tyle? Nic poza tym? Okej. Idziemy po kolejne kryształy. Musimy się ulepszać. Ciekawe, czy on może przeskoczyć przez tę dziurę. Jeżeli nie, to jest świetna moc, żeby z nim walczyć. Nie może, nie może przeskakiwać. Super. Wiemy, jak go pokonać chyba. Znaczy, ten pomieszczenie jest idealne do walki z nim. Patrzcie, gruby będzie teraz sobie tutaj biegał. A my najzwyczajniej w świecie będziemy go snajpić. Dobra, udało się. Okej. Dostaliśmy kolejne 10 kryształów. Tu coś leży. O, to było coś do leczenia się. To dzięki temu oku... dzięki przedmiotowi, który nazywa się okulami, wybrnąłem. Udało nam się coś takiego załatwić. Dobra, idziemy dalej. Teraz będziemy walczyć o coś dziwnego. Dlaczego leczymy się o jeden, ale to jest chyba związane z czymś innym. Okej, czy to jest jakiś boss? Nie wiem, czy byłem w takim pomyśleniu? This one was bound to show up, I guess. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Oczywiście, czy to jest wiadomość? Czy ja to jest wiadomość? Kogo? Ares! Bóg wojny, oczywiście. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Okej. Jest podekscytowany tym, co pokazujemy sobą. Okej, klątwa Roni. Jakieś klątwy będziemy rzucali. Klątwa bólu. Chyba to klątwa Roni brzmi lepiej. O, tutaj możemy wszystko sobie, że tak powiem, przeczytać. Super. Tu możemy się uleczyć za 30. Za 24 w naszym przypadku. Rozumiem, że teraz czas na dalszą drogę. Nie zaliczyło nam tego jako pomieszczenia, gdzie się marnują nam itemy. To bardzo ciekawe jest. Dobra, i mamy coś, co wygląda jak jakiś, nie wiem, jakiś taki... Można pisać jakaś taka moneta. I tutaj mamy worek z czaszką. No, moneta jest bardziej ciekawa, według mnie. O, muzyka. Wow, co to? Jesteś kamikadze. Co ci bossy? Ale przykro. Dobra, oni siebie też trochę bili. Ale wredni są. Dobra, złamane są tarcze ich.
Żeby teraz powiedzieć o osmieszczeniu ich całkowicie. Dobra, jeden leży. Czym są te istoty? Na Zeusa, czym one są? Dobra, coś wypadło z nich. Nie, Jorko. A, już nie potrzebujemy. W sumie trochę głupio, że kupiliśmy to Orkolamir, teraz się zastanawiam. Athena. I never took you for an archer, though the power of that bow is undeniable. Use it wisely. Kolejne błogosławieństwo. Mam tak. Rare, a to jest epic w ogóle. Your cast is bigger and stronger and can deflect. Wow, o 150, prawie czterokrotnie zwiększa się siła jego. Chyba weźmiemy tego epika i zobaczymy, jak tym prawym się operuje. Wow, jesteśmy chyba mocni, chyba całkiem źle idzie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy my doszliśmy już daleko? Chyba nie ma jakiegoś takiego lepszego opisu tego miejsca. Tak, o, widzieliście? Sam zapytał. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Mocne. Bardzo mocne. Tak naprawdę teraz na tym się opłaca opierać naszą taktykę. Okej, mamy sklep. Trafiliśmy. Chociaż nie można mi wykraść tego klejnota pięknego. Cudo. Ciekawe, czy jest jeszcze legendary. To był epic item. Ale się zamachnął, widzieliście? Chciał uderzyć nas od pleców, a walą nas po prostu tak po prostu. To było niemiłe. Raz, zbieramy. To łaska. O, kolejne. O nie, dobra, to ma jakiś ograniczony zasięg. Spokojnie. Trzeba ten kryształ najpierw zniszczyć. I teraz Odra. Elegancko. Ambrozja. Nektar bogów. Tak zwany. Okej, czyli możemy ambrozy przehandlować za coś w obozie. Jeszcze nie wiem za bardzo za co. I co tutaj? Tu mam dokładnie to samo, co mogliśmy kupować ostatnio. Teraz skusimy się tylko na okolami. Bo będziemy mogli się leczyć. Chyba więc nie potrzebujemy na ten moment. Co to jest to? Czy to coś... Aha, to jest prosto wejść. Dobra, tutaj mamy serce, a tutaj mamy coś, co wygląda jak owoc granatu. Albo coś, co mi tak się kojarzy. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli w tej sali. O, wow, na hitas. O nie, czaszki. Dostała ta szacha. Potężny jestem prawy przycisk. Od czego to się odbiło? Wyglądało, żeśmy mu maczugę trafili, szczerze powiedziawszy. Ja morder cały dzień. Mam dużo obrażenia, ale morder cały dzień. W grę. W tym momencie, kiedy używam tak szybko, że tak powiem, lewego przycisku myszy, czyli daję takie szybkie strzały, to się mega opłaca, bo mam ten buff, który bije za 40, czyli tak naprawdę, nie ładując praktycznie strzały, dajemy dużo lepsze wrażenia, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Ciekawe. Rozwijamy któryś ze swoich talentów. 60 będą cierpieli, bierzemy to. Fajnie, byśmy mieli coś, co pozwoli nam szybciej opinać łuk, ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe. No nie, to zbyt bardzo kusi. Kamień z wykrzyknikiem. To musi być jakiś kozacki artefakt. O! Wasza wysokość, ale jaka wysokość? Teraz zobaczymy. Tartar, już. Hey, Princet. Oh. Must look like I'm slacking off with the old boulder here, but I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And
What are you doing here? Ja tutaj uciekam z chaty. Just out on a little stroll is all. Do me a favor though. You see the Fury sisters? Let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now and you take care. Okay, poprosimy, żeby po prostu jakimś siostrom Fury nie sprzedawał nas. Możemy szybko wrócić do domu Hadesa. Jest bardzo... wiem jak to działa. Cheers, mate. On nam dał to więcej? Prince? O, możemy mu dać to. Hey, sir. Thought that this might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Not without giving back. Okej, coś nam dał w zamian. Thanks for that, sir. Shattered Shackle. Nie wiem, co to dokładnie było. Ale okej, okay, dostaliśmy od niego coś. Coś, co pewnie rozkminimy sobie... To było dziwne. Coś, co pewnie rozkminimy sobie z czasem. You're not this, Prince. You can't stop me. Okej. Okay. O, grubasy, trzeba zabić wszystko. Czemu ta klątwa tak słabo bije? Coś nie bije ich za 60, jak powinna. To za 40. Nie powinna ich bić za 60? Czaszka. O, jakiś mocniejszy czas. Super. Wow. Dobra. A się rozbiły śmiesznie. Ale zderzył się gruby z rzeczywistością, widzieliście wy to? Piękna sprawa, dobra. Chyba w tej sali już nic nie ma. Czy dzisiaj dało się patrzeć, ile sal zostało, czy ile jakby przeszliśmy? Takie trochę dziwne to jest. O, cholera. Okej. Musimy przetrwać 40 parę sekund. Wydaje się, że to realne. Oj, te kształty się od razu zbijać, jeżeli mamy okazję. Wydaje mi się, że nie warto tutaj puszczać tej naszej... Ojoj. Tego naszego specjalnego pocisku, bo coś tutaj, jak go wypuścimy, to może być nasza strata bardzo duża. O Jezu. Ojoj. Jeszcze 10 sekund. Co teraz? Co się stanie? Damnable fools! Cholerni głupcy! That's that. Okej. That's that. To ojciec. Co my tutaj mamy? Okej, mamy to. Power up. Delicious. Możemy to kręcić sobie broni. Myślę, że to będzie dobre. Tu mamy sklep znowu. What's for sale? Za 18 mamy esencję życia, która... za 24 mamy esencję życia, która leczy nas za 18. Mamy też nić Ariadny. Dostajemy coś lepszego z kolejnego bona, który znajdziemy. Ciekawe, czy jeszcze znajdziemy gdzieś bona. Nie wiem, co ile te bony się pojawiają. Bony to są te moce, które dostajemy od bogów. A może myślałem, że to nić Ariadny, bo mnie po prostu ciekawiła. To nam nie jest potrzebne. Dobra, serce albo to... no, serce. Może będziemy mieli trochę więcej ogólnego życia. O, oh, it's her. Her, to znaczy? There must be a mess. Let's see here. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Podoba mi się to. Ta wiadomo. Hello, hello there, Afrodyta. I have to say you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Dostaniemy wzmocnioną moc od Afrodyty. Mój Boże. Jest epic jakiś. Nasz dash sprawia, że przeciwnicy są słabi i zadają mniej obrażeń. Super, brzmi. Mam też, że nasz specjal. No jest to specjalnie korzystam, ten jedyny. Znaczy nie wiem, jest spoko, ale rzadko z niego korzystam. Weźmy ten passion of dash. To może być całkiem fajne. Czy to nie macie sekretu?
Nie, nie ma. Dobra, spoko. Idziemy dalej. Na razie działam wybitnie, wydaje mi się. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. Promising. And I can reckon quite a bit. Okej, nic nam to w sumie ci dobrze nie powiedziało. Dobra, spylamy stąd. Po prostu stąd spylamy. Idziemy dalej. Well, this is awkward. Halt, Sagreus. Pierwsza z furii. Czyli jednak nas znalazły. Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the... I'll have to go with the painful. A man after my own. Okay, mamy bossa. Ciężko się w ogóle bije, ale dobra, da się ubić, to jest najważniejsze. Na razie muszę takie dosyć proste do uniknięcia ataki. Ale coś jest przywiązywane przed nią. Dobra, trzeba to biedne zbić. O, fuck. Idź se, babo. To jest bardzo nieprzyjemny atak, to co teraz przyczyła. O, ale dostała teraz. Spokojnie, dobra. Dobra, mam tutaj nad nasz. Nie wypuszczałem go, coś lepiej to mieć pod ręką. Najśmieszniejsze jest to, że my atakiem bijemy mniej szczątków, która wstrzykuje po ataku. Dobra, czemu ona tam stanęła? Ojej, dobra, nie dostaliśmy tak mocno, jak mogliśmy dostać. Spoko. Czemu ten tutaj na czubie nam wraca? Kto mnie zostawia? Stała. Dobra. Wróżę cały czas. O Jezus, są moje klienot tam leżą. O, ale dostaliśmy niepotrzebne wrażenia. To takiego paroba. Bo przez moment, dosłownie przez moment załączyła się muzyka, dokładnie taka jak mi się komputer zawiesza. Słyszałem cię. Myślałem, że teraz będzie sekretna moc tej Megary. Nie lubię tego ataku. Szczególnie to jest ostatnim poziom roku, jak idą. Znowu zaraz nas tu zapętli. Dobra, ale... Mam mało życia, ale ona też ma niedużo. Mniej więcej podobnie się zbiliśmy. Co? Oj. Dobra, tam. Nie dozasz tak, babo. Bo póki co odgrywamy. Nie, wydaje mi się, że idzie nam nieźle, co? Nie gorzej. Podoba mi się to! Co to za czar? O, ale mi się to nie podobało. Strasznie nas to sponiewierało, tak naprawdę. O nie! Dobra. Chyba jednak Megara wygra. Tak po chwilowej analizie, jak jeszcze się zaczynamy, strasznie koszmarnie. Na różnych przeszkodach. Fuck! Ale to była taka chaotyczna walka. Ale szczerze to nie wyobrażam sobie jest bardzo przyprawić tej walki z mieczem. Nie wiem, czy te siostry Furie się trafiały w takim samym jakby stopniu. Ale ciekawe. No dobra, zaraz zobaczymy. Na razie wróciliśmy do domu. Wow, so Megara herself got you last time. That must have been intense. She's fast and strong and beautiful and Niestety nie wyszło. Disgraceful. Oczywiście. Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that boy. You see, after you fled the first time, Cerberus
Why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. Jakiś tam poczekalnie Cerberus, gdzie uczyliśmy. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. Okay, coś tam powie Piesio. How's everything been going lately, boy? The Underworld Prince's casual inquiry, sir. Okay. Achilles on break, I guess. Tak, Achilles tutaj nie ma. Rzeczywiście stał tutaj, ale teraz zniknął. Tu wszystko jest pozamykane póki co. Dobra, chaj, idziemy do naszej sypialni. I tyle, będziemy się chyba żegnać, bo no cóż, zajął nam ten run 25 minut tak naprawdę. Trochę się bałem, bo jeżeli ta gra jest jakaś tak troszkę dłuższa, podejrzewam, że ta Merk to jest jakaś tam pierwsza siostra z trzech bodajże, to jeżeli na przykład ten run mógłby trwać półtorej godziny czy coś, to tak kiepsko. Będą się też rozbijać wtedy albo montować, w sensie tak jak zaczę trochę. Ciężko powiedzieć. Na razie, póki odcinki trwało około te pół godziny, jest jeszcze nieźle, więc nie będę kombinował. No i cóż, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji kanału. To pomaga mi w rozwoju, które jest mi teraz bardzo potrzebne. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.